Trzecią edycję Festiwalu Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina. W tym dniu chciałbym zaprosić bardzo serdecznie na Zamek Lubelski, gdzie będzie miała miejsce konferencja naukowa poświęcona jubileuszowi stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także wpływowi tego wydarzenia na życie Kościoła prawosławnego w Polsce. Referaty tego dnia będą dotyczyć zagadnień związanych właśnie z rocznicą odzyskania niepodległości. Kwestią uzyskania autokefalii, czyli niezależności przez Kościół prawosławny w Polsce, ogólnie z wieloma problemami, z jakimi spotkał się Kościół prawosławny po 1918 roku, jak również zostanie przedstawiona sylwetka wielkiego hierarchy, ale również patrioty polskiego, księdza, arcybiskupa, generała brygady Sawy Sowietowa. Zwieńczeniem pierwszego dnia festiwalu będzie koncert chóru Oktoik w kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim. Serdecznie zapraszam. Ten u Bogu lecącej gwiazdy blaskiem urzeczeni poszli za nią magowie, a trzymając się mocno niebieskiej latarni znaleźli w jej promieniach potężnego władcę i dostępując do niedostępnego witali go wołając. Oh!